Witajcie, tutaj Środowe Koło Ratunkowe. Jeżeli toniecie w gąszczu swoich różnych spraw, to pamiętajcie, wasz ratownik potrafi chodzić po wodzie, bo jest nim Jezus. Księga Apokalipsy, pierwszy rozdział, już trochę przez nas przestudiowany, przeanalizowany, wyciągnęliśmy pewne, myślę, że perły. Jednak chciałbym dzisiaj z wami skoncentrować się na kolejnym takim elemencie, jeszcze z pierwszego rozdziału, mianowicie początek wersetu 17. Czytamy o tym, o reakcji apostoła Jana, gdy zderzył się z tym Bożym objawieniem, z Bożą chwałą, z tym uwielbionym, zmartwychwstałym Chrystusem. Czytamy, to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. Padłem do nóg jego, jakby umarły. Czujecie, jakie to musiało być niezwykłe doświadczenie dla Jana. Zderzenie się z Bożą chwałą. Jaka to musiała być potęga, jaki majestat, że Jan poczuł się jak umarły i padł na ziemię. To jest bardzo ciekawe, co prawda nie czytamy akurat tutaj tego w Księdze Apokalipsy, ale chciałbym zwrócić uwagę na ten szczegół. Gdy to porównujemy z Księgą Daniela, 8 rozdział, 18 werset, czy 10 rozdział, 9 werset, czy jeszcze tam kolejne, to można zobaczyć, że gdy prorok jakby miał to Boże objawienie, to padał twarzą, to jest bardzo istotne, twarzą ku ziemi, twarzą ku ziemi. I chciałbym to porównać z tymi różnymi ekstatycznymi doświadczeniami, które dzieją się tu i ówdzie. Być może kojarzycie takiego znanego, światowego ewangelistę Benny Hinn, który robi nad swoimi odbiorcami hokus pokus i oni przewracają się do tyłu. I to jest, wiecie, to jest bardzo ważne, żeby badać te różne doświadczenia na podstawie Pisma Świętego. Można zobaczyć, że kiedy Boża obecność przychodziła do proroków, to oni padali twarzą do ziemi. Niby szczegół, ale te różne doświadczenia, bo wiemy, że Jezus zapowiadał, że w czasach końca będą różni zwodziciele, fałszywi Mesjasze, prorocy, apostołowie, dlatego musimy być bardzo wyczuleni na pewne kwestie, tak? Biblia mówi, że gdy Boża chwała przychodziła do ludzi, to oni padali twarzą ku ziemi. Apostoł Jan padł do nóg, czyli też musiał w zasadzie paść twarzą, skoro padł do nóg. Jakby umarły. W języku hebrajskim słowo chwała to kabot. I to jest ciekawe, że to słowo ma również w sobie takie znaczenie ciężaru. Gdy Boża chwała przychodzi, to przychodzi ciężar. Tak, ciężar. Czujemy tą potęgę, ten ciężar, ten majestat. I czytamy, że Jan czuł się jak umarły. Również o proroku Danielu w taki sposób czytamy. Gdy prorok Izajasz zobaczył chwałę Bożą, to powiedział, biada mi, zginąłem. Człowiek rzeczywiście, kiedy zderza się z potęgą, z majestatem Boga, to czuje się jak proch. To czuje się jak proch. I jaka powinna być nasza reakcja wtedy? To jest też ciekawe, że jest inne jeszcze hebrajskie słowo szachach, które oznacza taki głęboki pokłon, takie uwielbienie, adorację. I ono nieraz jest powiązane w Starym Testamencie z takim zwrotem twarzą do ziemi, tak? Upadł twarzą do ziemi, upadł, uklęknął twarzą do ziemi, oddał pokłon twarzą do ziemi. I właśnie to jest to, że gdy stoimy w obliczu świętego Boga, to co możemy zrobić? Możemy jakby pójść do parteru, uniżyć się, zmieszać się z tym prochem. I to jest niesamowite, nie wiem, czy kiedyś na to zwróciliście uwagę. Bóg nie uczynił człowieka
ze złota albo ze srebra. Co prawda te materiały były już, o tym czytamy w Księdze Rodzaju, tak? One już były zanim Bóg stworzył człowieka. One już były na ziemi, jednak Bóg nie użył złota, żeby stworzyć człowieka, ale Bóg użył prochu, takiego najmniej wartościowego materiału, ale uczynił z tego istotę na swój obraz i swoje podobieństwo. Gdy przychodzimy przed Boże oblicze, kiedy doświadczamy Bożej chwały, tego Bożego ciężaru, to idźmy do parteru, to zmieszajmy się z tym prochem, a Bóg ten proch może uczynić na swój obraz i podobieństwo. Niech Bóg ci błogosławi.